Drodzy bracia i siostry, specjalna wiadomość od brata Zaka dokłada tutaj link do swojego ostatniego słowa odnośnie wyścigu. Prosi, by jako przykład tego biegu dla nas, prosiłbyśmy to obejrzeli, więc przekazuję dalej. Odcinek będzie wkrótce dokończony, więc zapraszam do obejrzenia. A to jest słowo od Zaka. Brat Zak odnosi podany przykład, zilustrowany tutaj, jak mamy pomagać jedni drugim, by wygrać ten chrześcijański wyścig. Ten przykład może być ujrzany tutaj w tym 3-minutowym wideo. Upewnijcie się, że je obejrzeliście i że podążacie za tym przykładem. Niech Pan uzdolni nas, byśmy podążali za tym przykładem w naszym chrześcijańskim wyścigu. Niech Was Bóg błogosławi wszystkich. CFC Bangalore. Johnny musi wygrać, by się upewnić, że ma ten tytuł. Właśnie teraz, w tej chwili, zdaje się, że traci kontrolę nad nogami i to jest martwiące. Zaczyna zwalniać. Został mały kawałek do pokonania. Ma jeszcze 500 metrów. Johnemu kończy się czas. On traci poczucie kierunku i to jest martwiące. Ojejku, to jest okropny widok. Johnny Brownlee zagubił się teraz. Właśnie zachwiał się i zatrzymał na boku. Jego brat Alice zatrzymuje się obok i mu pomaga. Alistair próbuje go podtrzymać i doprowadzić brata do domu. Dramatyczna scena w Konsumenie. Olimpijski mistrz podtrzymuje swojego młodszego brata. Idą w kierunku podium. Nie mogą uwierzyć w to, co widzimy. Czy on pomaga? Czy to jest dopuszczalne, żeby on pomógł swojemu bratu? Nie jestem pewna, czy to jest zgodne z zasadami. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego wcześniej. To jest nie do uwierzenia scena. Nie do uwierzenia scena. Bracia Brownlee, ramię w ramię. Jednak nie jest to jeszcze w ramach świętowania. Tutaj Henry. Henry wygra ten bieg w Konsumenie. Jednak cóż, musimy tutaj obawiać się o zdrowie Jonathana Brownlee'a. Nie są oni jeszcze nawet na tym ostatnim odcinku. I tutaj aferzysta wygrywa, jednak bracia zmierzają do domu ramię w ramię, do końca, do mety. Drugi lub trzeci, tutaj Johnny ledwo może ustać. I Alistair musi przeciągnąć go wręcz przez linię mety, pchając go do domu, pchając na koniec jako drugiego Johnny'ego. Johnny kończy jako drugi. Niesamowite, jakie niesamowity wniosek. Jakież zakończenie tutaj w Konsumeniu. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, nigdy. Nigdzie w świecie sportu.